Siema, dzisiaj jedziemy do kanionu. Kanion Village. Jest to jakieś 40 mil stąd, mniej więcej. Aż tyle? No bo do Tower jest chyba 18 i potem jest koło 20. 37 według Google Maps. No, dokładnie. Koło 40. Świetnie nam idzie, stoimy tutaj od jakichś 10 minut. No, nawet może mniej. Samochodów jeździ. No. A może gdybyśmy tak napisali, że jedziemy do Tower, a potem z Tower do kanionu. Może byłoby lepiej. Nie mamy czym napisać. No, mamy długopis. Coś pokombinujemy, damy radę. Ogólnie pogodę mamy rewelacyjną. Troszkę zawiewa, więc mamy kilka różnych patentów, aby jakość dźwięku była jak najlepsza. Sam jechał, naprawdę nie mógł nas wziąć. Kierowca BM-ki, wiesz. Oczywiście, nawet tutaj się nie różnią. No oczywiście. O. No wiem. Jesteśmy w drodze do kanionu. Jechaliśmy co? Ile jechaliśmy? 10 minut? 10 minut, tak. No. Złapaliśmy samochód z miłym panem oraz dwójką jego dzieci. Sean, Kendra i jeszcze jakaś inna. No. Nie wiem, jak druga córka ma na imię, nieważne. Poproszę. O, proszę, co tu jest ze mną? Chodź tu, mały. Chodź tutaj, no. Takie słodziaki tutaj są. Ej, tak naprawdę to był chyba jeden z pierwszych samochodów, który się zatrzymał, tylko po prostu tak, koleś się... Tak, myśleliśmy, że nas nie będzie brał, bo tak. Się zatrzymuje na parkingu. Koleś sobie postał, przepakował chyba wszystko do bagażnika i nas zawołał po kilkunastu minutach, więc bardzo fajnie z jego strony. No i teraz mamy postój, no bo jak to dzieci chcą się wykąpać... Nawet możemy ich pokazać. O. Gdzieś tam, o. Ten pan w niebieskim... koszulce tak. I kapelusz. Tak, jadą podobno Fishing Bridge, jak to się nazywa? Coś z Fishing. Fishing Bridge, czy no, co? To jest tak naprawdę od naszej strony jest to koniec parku Yellowstone, tak? Bo to jest od drugiej strony, więc... To jest nad jeziorem. Jest tam jezioro, no ale mimo wszystko moglibyśmy się zabrać z nimi, ale zanim tak, byśmy wrócili się, tam stamtąd, jechać, no, to... ale stwierdziliśmy, że... No. Jest już trzecia. Także dzisiaj kanion. No. Ale ogólnie fajnie, że po drodze są właśnie takie miejsca, gdzie można sobie usiąść, coś zjeść. Jest toaleta. Są pręgowce amerykańskie. Tak. Szkoda, że nie ma łapiti. Ale patrz, tam jeden taki malutki. Widzisz? Przez zdjęć okulary. Dwa takie duże. Jeden taki... rzeczywiście. Taki mały Chip and Ale Dale. Ale ma takie ubarwienie. Nie może złapać ostrości. Ma takie paski czarne na plecach. Może nie będziemy za bardzo krzyczeć. No właśnie. Zgadamy się właśnie do Bizona. Lepiej bądźmy cicho, bo wydaje mi się, że nie chcemy go wkurwić. Na niej się nie cmoka. Ale te widoczki pokaż. No właśnie, a takie mamy w okolicy widoczki. Ogólnie jesteśmy w tej chwili w Canyon Village. Tam jest miejscowość. Byliśmy sobie zjeść kolację, zgodnie z tym, że no, jako pracownicy możemy jeść we wszystkich właśnie w wioskach na terenie parku. No, jest dość późno, jak zwykle, kiedy wyruszamy. Mamy za 10:06, a chcemy się kawałek przejść. Oho, zaczął się zbliżać. Ale nie wydaje się być taki duży, nie? Poczekaj, aż podejdzie. Lepiej nie. Ciekawy jestem, na ile jest to bezpieczne, co teraz robimy. Znając nas, w ogóle to nie jest bezpieczne. Kto by się tym przejmował? To tylko żółwie.
Jezu, bizon, co ja mam z tym żubrem? No właśnie, to jest bizon. Dobra, chodźmy dalej do swojego spokoju, bo sobie wleczek wcinam. Tak, idziemy dalej. Tutaj mamy tablicę z informacją, dokąd się możemy stąd dostać, jak mamy daleko. Pa, bizon, czy żuberku. O. A może to jest bizon, który ma na imię żubr? Skąd wiesz? Dobra, milenie już trochę odbija, także może skończymy, bo Dziura. Potem będzie... Dziura. Weź to wetnij, bo mnie kompromitujesz. Także ostatni rzut oka na bizona. No więc dotarliśmy do kanionu. Powiedz, w jaki sposób? No właśnie, w jaki sposób? Minęło nawet 3 minuty minęły. Tak, Milena nawet nie zauważyła kiedy, ale ja łapałem stopa. Po prostu szłam, no mówi, zapomnij stopa, proszę. I po prostu chyba drugi samochód, który z miną zatrzymał się. Okazało się, że to byli strażnicy leśni. No i podwieźli nas dokładnie pod samo miejsce, gdzie tutaj jesteśmy. A to jest kanion. A tutaj z boku jest wodospad. Jeden z wielu. Tak, jeden z wielu. Może jak pójdziemy gdzieś dalej, to będzie go lepiej widać. No chyba idziemy dalej, nie? A właśnie, kilka osób w komentarzach zadało mi pytanie, żebym powiedział, co słychać u mnie, co się działo przez ostatni rok. A, ciężko mi powiedzieć, bo się w sumie niewiele działo. Jedne studia, drugie studia. Tak, przerwałem jedne studia, zacząłem drugie studia. Jestem w trakcie zaliczania sesji. Yellowstone! No tak, no jestem w Yellowstone, ale... A, mamy ale jak wrócę z Yellowstone, muszę do końca zaliczyć sesję.